Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w nowym projekcie. Nie jestem pewien, czy będzie to Zagrajmy w, ponieważ sam nie wiem, czego się spodziewać. Jest to moje pierwsze odpalenie tej gry, a mianowicie chciałbym wam przedstawić rzut okiem na On Epic. Coś będzie wreszcie, coś co na kanale wreszcie nie będzie epickie, bo sama nazwa mówi, że to nie jest epickie. Jest to gra indie, dostępna aktualnie na Steamie w cenie 20 zł. Jak widzicie, gra jest nawet po polsku, przynajmniej częściowo, bo jest dostępna oficjalnie, więc no, plus za to na pewno. Cóż, jest to rzut okiem. Sami napiszcie w komentarzach, czy chcecie, żebyśmy to kontynuowali. Na pewno odcinki nie będą się pojawiać z tego regularnie, jakoś specjalnie, bo będę w to grał wtedy, kiedy będę miał czas, więc nie wyznaczę jakiejś godziny, tak jak w innych projektach, w przypadku Gothic. O czym jest An Epic? An Epic jest to coś w rodzaju Dark Soula, tylko że 2D, połączonego ze starą Castlevanią i masą humoru, jeżeli chodzi o gry fabularne typu Dungeons & Dragons, więc będzie tutaj mnóstwo nawiązań, które załapią na pewno starzy wyjadacze i starzy gracze. Zobaczmy, zacznijmy single player. Możemy też tutaj grać multiplayer. Wiem, że gra jest w wersji aktualnie takiej troszkę niedokończonej, ponieważ nadal jest w fazie chyba beta. Tak samo jak kiedyś było z Minecraftem, że był sprzedawany w fazie beta i dopiero później została ta oficjalna wersja udostępniona. Cała kampania jest tutaj dostępna, podobno jest bardzo długa i no cóż, chętnie bym zobaczył, co to jest. Są tutaj questy, jest tutaj wielki świat, mnóstwo przedmiotów, mnóstwo statystyk. Pełną gębą RPG w starym dobrym stylu, tylko że z rzutu izometrycznym. Rzutu w zasadzie 2D. No więc tak, rozpoczynasz przygodę od początku. Wprowadzenie i samouczek gratis, zalecane dla nowych w krainie An Epic. No to weźmiemy. Wybierz imię dla swojej postaci. Wybierz mądrze, bo nie będziesz mógł tego później zmienić. Ragnar. Ragnar. Chciałem. Wielkie R. Wielkie R miał być. Ragnar. No dobra. To już będzie Ragnarok. Tak jest. Poziom trudności. Dla początkujących, którzy nie mieli styczności z grami RPG, stan gry jest zapisywany automatycznie, zdrowie powoli się regeneruje, wrogowie zdają tylko 75% obrażeń, twój wynik będzie podzielony na pół. Jasne. Normalny. Dla doświadczonych graczy, którzy mieli styczność z grami RPG, stan gry jest zapisywany automatycznie, trudny. Jeżeli jesteś mistrzem, jesteś weteranem Maze of Gullius albo Castlevania i nie lubisz iść na łatwiznę, to ten poziom trudności jest właśnie dla ciebie. Potwory widzą cię z daleka, a twój wynik będzie podwojony. Trudny plus plus. Ten tryb rozgrywki jeszcze bardziej wyrównuje szanse wrogów w walce z tobą. Nie stajesz się nieśmiertelny po otrzymaniu obrażeń. What the fuck? Nie ma opcji optozapisu, musisz sam zapisywać stan gry. Przeciwnicy widzą cię z daleka, zdobywszy punkty... Zdobywasz punkty dwa razy szybciej. No dobrze, zacznijmy w takim razie od normalnego. Nie będziemy przesadzać na początek. Okej. Gdy schodzicie do podziemi, waszej drogi krzyżują się i ma... z... mar... Maria. Z maszrutą dwóch szkieletów strzegących przerdzewiałych topory. Dzierżący, kurwa. Ich oczy niczym czerwone światełka skupiają się na was. Co robicie? Napinam swój elficki łuk i strzelam. Aha, naprawdę chcesz zranić strzałą potwora, który nie krwawi? Co ci to da? Myślisz, że to go spowolni? Ej, w grach wideo szkielety zawsze padają od strzał. Hehe, co za głupota. Najlepsze są takie gry, w których jest trochę realizmu. No dalej, zrób miejsce dla kleryka. Biorę swój święty symbol i rozpoczynam modlitwę zniszczenia nieumarłych. Wracajcie w zaświaty dusze potępionych. Brakuje pizzy i piwa, jakbym widział swoich kompanów. Rzut kości. Szkielety wydają z siebie rozdzierający krzyk, ponieważ w ich czaszkach pojawia się palące światło. Po chwili ich kości padają bezwładnie na ziemię. Tak to się robi. Jedna modlitwa, dwa trupy. Które były już trupami, ale to szczegół. Taką mam moc między nogami. Przechodzę po nich i szukam jakiegoś lotu. Gdy się do nich zbliżasz, nagle pod nogami słyszysz delikatne kliknięcie z płyty, na której stoisz, wysuwają się nagle włócznie. Kurna, pułapka. Mam jeszcze rzut ratunku, tak? Erik, poleci psy. Zrobimy przerwę, muszę się odlać.
Znowu? Tak, dużo piwska złożysz, łapiesz. Drogę znasz. Koniec korytarza, po lewej. Poczekajcie, za chwilę wrócę. Nice. Nie no. Wyłączyli mi światło? Ej, ja tu leję. Dobra, jak chcecie. Ja tego nie będę wycierać, bo na ślepo celować się jeszcze nie nauczyłem. Kurde, nic nie widzę. Co do? Gdzie jest kibel? Jak to, gdzie jest kibel? No przed sobą pewnie. Jak mógł zniknąć, skoro dopiero co się do niego lałem? Ups, chyba zostawiłem kałużę na podłodze. Epickie to już jest. Czyż mogę powiedzieć, że to jest gra roku? Tu gdzieś były drzwi. Jep. Ok, to jest ściana. Co ta ściana taka nierówna? Przyrzekłbym, że były na niej kafelki. No nic, nie mogę znaleźć drzwi, a to zdecydowanie nie jest łazienka. Mam złe przeczucie. Zapalę zapalniczkę, może coś zobaczę. Poszukaj zapalniczki w swoim ekwipunku. Jak ją znajdziesz, kliknij na nią i wybierz opcję załóż. Naciśnij klawisz I, aby otworzyć ekran ekwipunku. Okej. Okay. Ekwipunek? Nie tu. Ekwipunek? What the fuck? Dobra. I... O, świetnie. I cóż, ekwipunek będę musiał chyba wybierać za pomocą... Nie wiem, przerzucę się chyba na myszkę, bo chyba coś tutaj świruje idiotycznie. Może jak wyłączę to, to będzie już lepiej. Nie, no dalej mi się przesuwa, kurwa, nie tym klawiszem, co trzeba. Dobra, przerzucimy się na myszkę najwidoczniej. I zobaczmy. Załóż. LOL! To chyba nie jest łazienka, mój przyjacielu. No dobra. Którym się tu teraz atakuje? What the fuck? Dobra, będę musiał chyba coś tutaj pokminić. Wiecie co, wrócę do was za chwilkę, ponieważ aktualnie muszę ogarnąć sterowanie, bo musiałem zmienić spada. No, za chwilę będę. Okej, jestem ludziska z powrotem. Przepraszam was za to, musiałem ogarnąć moje sterowanie. Na razie mogę teraz atakować? Chyba będę mógł. Świetnie. A to co? Kamienne ściany, kolumny, mrok? Gdzie ja jestem? Nie mam pojęcia, przyjacielu. Oczywiście, ci idioci musieli mi coś do piwa dosypać, stąd te halucynacje. Mocny towar, wszystko wygląda tak prawdziwie. Ja nie wiem, co to są halucynacje, stary. He? Coś tutaj leży, wygląda jak... Jezu, to szkielet. Spokojnie, to tylko halucynacje. Może to śpiąca babcia Rika. Tylko widzę ją jako szkielet. A może to Chester? Copperpot? Podejdę bliżej i obadam sprawę. What the fuck? Auć, pułapka. Zdradziły mnie w nogi. Boli. W nogę boli. Pięknie. No to co mam z tym zrobić? Auć. Którym się skacze? Lol. Prawie mnie zabiły. A, w ten sposób się skacze. No dobra, wszystko jasne. Przejście, szkielet, pułapka. Uroiłem sobie, że jestem w grze RPG. Ten loch zamkowy musiała stworzyć moja podświadomość. Dziób, dziuby, to wszystko przez nie. No dobra, póki mam fazę, to się tutaj rozejrzę i może nawet wcielę się w rolę gracza swojej urojonej gry. Będę grał przeciwko sobie, a nigdy nawet nie wcielałem się w rolę mistrza gry. Zawsze chodziłem pierwszy raz. Zobaczmy, będę rysował sobie mapę, żeby się nie zgubić. Wciśnij klawisz M, aby zobaczyć mapę. Mapę? Nice. Jestem Picasso, ściwie normalnie. Co? Kliknij na prostokąt, aby zapisać coś ciekawego, znajduje się w danej lokacji. What? Mogę zrobić notkę. No okej. Okay. Nie. Nic tu nie chcę robić. Chcę wyjść stąd i chcę iść dalej. Cudownie, coś w tych skrzyniach może jest? Nope, no to idziemy wyżej. Kurde, że zero broni, zero niczego. No, dużo szkieletów, moi przyjaciele. Coś tu może leży na nich, albo coś w tym rodzaju. Nope. Możesz tu coś zrobić? Mam nadzieję, że to nie są pozostali gracze, którzy byli tu wcześniej. To było dziwne. Okej, bardzo mi się podoba styl graficzny tej gry, jest przedziwny. Lecimy trochę niżej. Ja co znajdziemy sobie i... Wow. Dobra. No, widzę, że coś... dużo trupów jest. Mhm.
wygląda na to, że mamy gościa, nieuzbrojonego w dodatku. Nie, właśnie miałem wychodzić. Ależ proszę, nie krępuj się, poznaj dobroć gospodarza. Okej, nie chciałem się narzucać. Nie narzucasz się, to dla mnie nic. Takie opętanie, odczujesz jedynie dyskomfort wiecznej tułaczki po tych korytarzach, jako bezwolna kukła. Nie! Epicki krzyk! Ja jebie, skądś to znam, ale mnie wystraszył. Wleciał prosto we mnie i zniknął. To niemożliwe. Jesteś niewierzący. Nie mogę cię kontrolować. Słyszę głos. Po mocy zostałem opętany. Szlak by to trafił. Wyjść też nie mogę. Jestem uwięziony w tej cielesnej klatce. Pomocy! Jestem opętany! Dlaczego opętujesz ludzi, co? Epickie to jest. Gdy opętuję istoty, mam pełną kontrolę nad ich ciałem i mogę z nimi robić, co mi się żywnie podoba. Kanapki, tosty, ciastka itd. Ja, ale nie ze mną te numery, suko. Walź! Nędzna istoto, jedyne co muszę zrobić, to poczekać, aż ducha wyzioniesz, a w tym miejscu to nie potrwa długo. Nie martw się! I tak za parę godzin narkotyk przestanie działać, a zamek zniknie zawsze. Wiesz co? Nie jestem tego pewien, przyjacielu, ale dobra. Jak na razie mamy już lokatora, który będzie z nami gadał cały czas. Skoczyłem wyżej, fajnie. A mogę zejść niżej? Nie mogę. No to znaczy mogę, ale idziemy dalej. To jest jakieś okienko. Nie mogę otworzyć. I zejdźmy sobie tędy. Przyda mi się jakieś kurde broń, cokolwiek. Spójrz na te ciała. Dawniej były to istoty, które miały czelność wtargnąć do tego zamku, a dziś ich białe kości są świadectwem ich głupoty i arogancji. Już niedługo i ty do nich dołączysz. Optymistycznego mam towarzysza. Nie ma co. Jak zawsze uwielbiam... O, miecz. W końcu jakaś broń pewnie należała do tego trupa obok. Wiesz co, czarna chmuro, miałeś szczęście, że wcześniej tego miecza nie miałem. Inaczej rozpłatałbym cię na dwoje. Nie rozśmieszaj mnie, śmiertelniku. Gdybyś nie był całkowicie tępy, to byś wiedział, że ducha się nie da zranić bronią fizyczną. Dziwne, w World of Warcraft zabijałem tysiące duchów za pomocą miecza. Świat, w którym duchy mogą być zabite bronią, jesteś nie tylko głupcem, ale i kłamcą. Dobra, nieważne. Wezmę ten mieczyk, a ty się przymknij. Dobra, to dodam od siebie. Wciśnij Enter, aby podnieść miecz, a potem otwórz okno ekwipunku, klikając na niego i wybierz opcję załóż. Cudownie. Okno ekwipunku. Nice. Załóż, proszę. Nice, to mogę dać. Ciop. Dobra, mam pierwszą broń, zajebiście. I trochę mało zdrowia. Czy mogę rozwalać tę skrzynię? Nie, na razie nie mogę. Chyba nie ale skarbów! Jestem bogaty! Za parę takich monet mógłbym kupić pestry. Ech, co za tuman ze mnie. To i tak tylko halucynacje, ale jak... Ale tak jakbym wygrał w totkę we śnie, po obudzeniu się i tak bym nic nie miał. Weź parę monet, mógłbyś za nie kupić cenne artefakty i broń. W sumie racja. Ale chwila, czy te czasem nie czekasz, aż się wykończę, żeby się uwolnić, cokolwiek? Po co mi to podpowiadasz? Przestań snuć domysły i przejrzyj się bliżej tym błyszczącym monetom. Ta, błyszczące monety... Aby podnieść skarb, wciśnij Enter. Więcej. More. Zajebista ta gra jest jak na razie. Bardzo mi się podoba. Jest jeszcze jakieś złoto? Nie. To zabraliśmy łącznie 16 sztuk złota. Widzę, że łatwo cię oszukać. Jak można być takim tak głupim? Co? Ale mówiłeś przecież... Chciwość stała się twoją zgubą, a moim zbawieniem. Okej. Co się ze mną dzieje? Czuję się słaby, tracę siły. What the fuck? Jakaś klątwa, cokolwiek? Czuję się jakby mnie tir potrącił. Muszę wstać. Wolność. Okej, nie wiem, czy tak to się miało zacząć, ale... Chyba nie. Interesujące, zostałem wpuszczony w maliny przez ducha. Genialne. Autentycznie genialne w swojej prostocie. Dobra.
Tutaj już gadaliśmy z tobą. Rewelacyjne, nie wiedziałem, że to są pułapki tego typu. Okej, to przeklikamy, bo już czytaliśmy. Pięknie. Zobaczymy, co teraz, jak zareaguje, gdy nie podniesiemy tego oręża. Załóż. Pięknie. Mhm. Nie będą teraz te skarby. Weź parę monet. Tak, jest, jasne, jasne, jasne. Dobra, nic tu nie weźmiemy w takim razie. Wracaj! Zostawiłeś złoto! Dzięki, nie dam się na to nabrać. Genialne, absolutnie. Czy ja już mogę powiedzieć, że to jest gra 10 na 10? Tylko co jeszcze przeszkodziło dla mnie ten duch? Czy tu są gdzieś save'y? Ja mogę tu robić save'y na przykład? O, powiedzmy, pipunek? Nie, chyba nie. Chyba wyznaczone tylko miejsca. Oj, ale wielki wąż. Jest prawie tak wielki jak ja. Nacisnij spację, aby wykonać atak. No, no nie, spację. Ciap. Haha, snake! Czy to jest nawiązanie do Metal Gear Solid? Genialne! Czy ja już to mówiłem? O, skrzynia. Ciekawe, co jest w środku. Czy co? Po tym złocie to mam złe przeczucia z tą skrzynią. Maczuga. Bierzemy. Maczugę, cudownie. Czy ja w takim razie mogę, nie wiem, sobie przełożyć, powiedzmy, to tutaj? O, zajebiście. Cudownie, w takim razie od razu mam, co tu mamy. Koszula i dżinsy. Piękna broń. Plus 15 do charyzmy chyba. I co tu mamy? Beczki. Wygląda na to, że stoją tu już od dawna. Drewno jest dość przegniłe. Może uda się je rozwalić. Okej. Okay. Maczuki topory świetnie nadają się do bicia drewnianych obiektów albo opancerzonych wrogów. Miecze i sztylety są mniej efektywne pod tym względem. Najbardziej odpowiednie narzędziem do tej rozbiórki beczek są na części pierwsze są maczugi. Nice. Okej, rozwalimy je. Wszystkie oczywiście. Słodko. Tym razem to chyba nie będzie podpucha z tym złotem. Drugie złotko. I cóż, co my tu mamy? Więcej kuferków, więcej złota. 15 sztuk, łącznie mamy 18. Nieźle. Krew na ścianach mi się nie podobała. Idziemy na górę? Tak. Kolejny snack. O, następny wąż. Zrobię z niego szaszłyk. Możesz przypisać skróty do dowolnego przedmiotu w ekwipunku, aby móc szybko przekładać się zmiany broni. No, no wiem. Pięknie. Gin. Dobrze, że przynajmniej jest pasywny. O, i widzę, że kolejne skrzynie. Na beczki, nie skrzynie. Spalimy je sobie i mamy 10 strzał. Nice. Czyli łuk będzie mieć długo. Wow, tam się zabije. No, chyba już nie wejdzie na górę. I mamy lekki, krótki łuk. Doskonale, wiecie co? Łuk bym sobie przypisał. Zostaw, wyrzuć, zostaw kwotę. Zobacz kwotę, nie, jaką kwotę znowu. Przepiszemy go sobie do dwójki. Nie mam pojęcia jeszcze, kim będę grał, ale może być to mag. Może będzie to mag. Pochodnia, zobaczmy, czy da się rzucić tutaj nieco światła. Ciemno tu jak wy... nie dokończyłeś? Można, doskonale. Świetna grafika, jest bardzo prosta, ale prześliczna. Okej, okay, to też mogę. No proszę, od razu się jaśniej zrobiło. Chyba powinienem zapalić każdą pochodnię, jaką uda mi się znaleźć. Mam nadzieję, że nie wypatruję tu typek z Castlevania, nie zgasi ich batem w szale poszukiwania serc. Genialne! Kocham tą grę! Absolutnie epicka. A tak w ogóle to jak cię zwą, czarny dymie? Nie mam imienia. Jak to możliwe? Strażnik i pan tego zamku nie ma imienia. Mylisz się, nie jestem panem tego zamku. Jestem tylko cieniem i moim zadaniem jest obrona tego miejsca. No to kiepsko ci poszło, mój panie. Jesteś zwykłym sługusem, pierwszym, lepszym cieniem? Gdybym miał ochotę, krztynę mocy mojego pana, mógłbym cię zabić. Gdybym miał choć krztynę mocy mojego pana, mógłbym cię zabić. Mrugnięciem powieki. A wiesz, że ten zamek to wytwór mojej wyobraźni? Można powiedzieć, że jestem wielkim kreatorem tego świata. Za jakiś czas to wszystko zniknie i nikt nikogo nie będzie niszczył mrugnięciem powieki. Ty? Nie rozśmieszaj mnie. Nędzny kawał mięsa kreatorem wszystkiego? Masz mnie za głupiego czy za naiwnego? Nieważne, ale tak czy siak nadam ci imię. Nie potrzebuję imienia.
Pomyślmy może Zeran to imię wielkiego mrocznego Protosa. Nawet się nie waż mnie tak nazwać. Jak sobie życzysz, Zera? A tak w ogóle to nie przedstawiłem się. Nic mnie to nie obchodzi. Jestem obieży świat. Obieży świat. Ale moje prawdziwe imię to... Gondor. Jestem prawowity następcą Królestwa Gondoru. Niech to. Jestem zamknięty w ciele głupca. Nazywasz mnie głupcem? Kto jest większym głupcem? Sam głupiec, czy ten, który za nim podąża? Cisza. Okej, okay. Po prostu absolutnie fenomenalna ta gra jest jak na razie. Mam nadzieję, że wam się ludzko podoba. Zapalimy sobie kolejną pochodnię. Mogę wskoczyć na górę? Wow. Trochę ciężko się tu steruje, ale idzie przywyknąć. Nice. Kolejne strzały w ilości 9. I następne strzały, pięknie. Dobra, otworzymy kuperek. Eliksir mniejszego leczenia. To bym sobie od razu przypisał do kolejnego slotu. I powiedzmy, będzie to trójeczka. Na razie. Doskonale. I mamy... O! Coś odpaliłem. Nie wiem. Chyba znalazłem wszystkie. Zalecane jest przepisanie skrótów eliksirów leczących, przewalenie ekwipunku w ogniu walki w poszukiwaniu leczącego napitku jest niezbyt dobrym pomysłem. Jako, że gra nie jest pauzowalna, gdy otwiera się menu. No, dzięki za radę. Gdy wypijesz eliksir, zostaje pusta fiolka. Pamiętaj, że może ci ona później się przydać. Nice. Będzie to alchemia? Cudownie. Zapalmy to teraz. I cóż, idźmy dalej. Może będą z przeciwnicy. Kolejna pochodnia. Cudownie. I pochyl się przy krawędzi, aby poświecić w dół. Dzięki za radę. Dopiero teraz. O, tu jest w ogóle pułapka. Dzięki, gro. Wow. Paszałowa on ode mnie. Pięknie. Jeszcze więcej. Niebieska esencja. Nie wiem, co daje. Na razie zabijam coś. Coś to wygląda. Niebieska esencja. Mamy kolejne przedmioty. Weźmiemy to wszystko. Serduszka też. Niebieską esencję ponownie. Zapalmy tutaj może pochodnie. Na dół, na górze coś jest. Magiczne esencje są używane do rzucania zaklęć i tworzenia eliksirów. Zawsze mieć jakąś pod ręką. Doskonale. Dobrze wiedzieć. Skoczmy może na górę. Przyjacielu mój. Aragornie, synu Aratorna. Spadkobiercu tronu Gondoru. Ta gra po prostu jedzie po całym kanonie. Eliksir mniejszego leczenia. Świetnie. Kolejny. Na razie mam mało zdrowia. Ale mam nadzieję, że będziemy to jakoś mogli nadrobić. Widzę te larwy czy coś tam. No nic, moja niewyczerpująca się zapalniczka jest całkiem nieźle. Auć. Dobra, wolę nie zginąć tutaj marnie. To będzie zdecydowanie zły pomysł. Ja się dopiero uczę w to grać, więc wiecie. Pięknie. O, serduszko, doskonale. Jak w Castlevanii. Wpadnie tu koleś w szale znajdowania każdych serc. Epickie. Koleś z batem. Mały szafir. No dobra, bierzemy go. Dobra. Zabijemy najpierw tego. Kolejne serduszko. O, świetnie, to na mnie nie ranią jak wyjdą. Od razu zapalmy sobie kolejną pochodnię. Tam jest w ogóle jakieś zamknięte przejście, które chciałbym zobaczyć. Potrzebny klucz, tak? No nie mam żadnego klucza. Mogę rozwalić? Nie mogę. Patrzmy, co będzie dalej. Cóż. Nie doszedłem gdzieś. Nie wiem gdzie. Ale się jeszcze nie chcę tam iść. Chcę sprawdzić, co jest tutaj na dole. Powoli. Okej. Okay. Dobra. Tu jest chyba miejsce na kolejny klucz. I zapaliliśmy sobie te dwie rzeczy. Świetnie. Dobra. Cała lokacja odblokowana. No cóż, no to popędzimy sobie w tamto miejsce. Zobaczymy, czym jest ta książka. Na bogów Kobola! Co to jest? To magiczny sześcian, skrywający jednego z czystych duchów Harnakona. Czy ten duch jest zamknięty w tym pudle? Jest więźniem? Albo rywalem? Hara coś tam? To niedorzeczne, śmiertelniku. Duch ten służy wielkiemu mistrzowi. Naprawdę? To po co jest zamknięty?
To czysty duch, nie może istnieć w świecie materialnym. Sześcian to jego ochrona, ale może się komunikować poprzez magiczne promienie. Nieźle, to musi być jakaś szycha. Jaką pełni funkcję? Tego ci nie powiem. Nie? Ok, sam go zapytam. Ty? Głupi śmiertelniku. Nie będziesz chciał rozmawiać. Nie będzie chciał rozmawiać z kimś tak mało znaczącym jak ty. Serio? No to poczekamy. No to się przekonamy, znaczy. Dobra, schodzimy na dół, zobaczymy co to jest. Bardzo mnie to interesuje. I zejdę sobie na dół, tu zginę. Nie zginąłem jeszcze? Jeszcze nie zginąłem, cudownie. I tutaj co to jest? Antaro Adun. Kim jesteś? Czy to jest twarz Protosa? Chyba nie zauważyłeś mojej obecności. Jestem duchem... jestem duchem kontrolującym to ciało w celu zrealizowania zadań, które wyznaczył mi nasz wielki mistrz. Ty podły oszuście! Ancora Bash, dawno cię nie widziałem. Czym jest to ciało, które opętałeś? Nie spotkałem jeszcze takiego. To ciało przedstawiciela uprzywilejowanej rasy, człowieka. Skoro taka twoja wola, to przywrócę zdrowie temu ciału i usunę szkodliwe działania trucizm i tym podobnych, gdy pojawisz się tutaj znowu. Wielki mistrz będzie zadowolony. Przybędę tutaj, jeśli znajdę taką potrzebę. Jeszcze jedna sprawa. Wielki mistrz postanowił nadać mi imię. Od dziś mów do mnie Zera. Niechaj tak będzie, Zera. Gdy dotrę do tego miejsca, stan gry zostanie zapisany. Nice. Wciśnij Enter, żeby zapisać stan gry. Dobra, stan gry został zapisany. Absolutnie, powiem wam tak, gra jest absolutnie na razie fenomenalna. I piszcie w komentarzach, jak wam się podoba, jak wam się podoba też narracja, którą staram się tutaj stosować. Gram w to absolutnie pierwszy raz, kupiłem ją dosłownie 20, no dokładnie 30 minut temu, jak mamy już na liczniku, dlatego piszcie, jak wam się to podoba, czy chcecie kontynuację i przede wszystkim nie zapomnijcie o ocenie filmu. Dzięki za uwagę, hejka!